Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe. Liczba 7 do 16 jest 7 razy większa od liczby 7 do 15. Aby stwierdzić, ile razy jedna liczba jest większa od drugiej, należy większą liczbę podzielić przez mniejszą. W naszym wypadku dzielimy 7 do 16 przez 7 do 15. Korzystamy z własności potęgowania. Od górnego wykładnika odejmujemy dolny i otrzymujemy tak naprawdę 7 do pierwszej, czyli 7. Zatem liczba pierwsza jest 7 razy większa od drugiej. Zaznaczamy tutaj odpowiedź P, czyli prawdę. Teraz przejdźmy do drugiego zdania. Zauważmy, że tutaj mamy parzyste lub nieparzyste potęgi przy minus jedynce. Więc tutaj otrzymamy liczbę plus 1, tutaj minus 1, ponieważ mamy nieparzystą liczbę minusów. Tu z kolei otrzymamy plus 1, dalej minus 1 i tutaj znowu plus 1, ponieważ mamy parzystą liczbę minusów. No i zobaczmy. Jedynka z minus jedynką się redukuje, plus jedynka z minus jedynką się redukuje i otrzymujemy po prostu 1. No i czy 1 jest równe 0? Niestety, to nie jest prawda. Przekreślamy równa się. Jest to zdanie fałszywe.